Ach, ta Ameryka, chciałoby się powiedzieć. Na wstępie bardzo Wam dziękuję za takie pozytywne przyjęcie pierwszego odcinka. W szczególności dziękuję tym, którzy zostawili łapkę lub komentarz, bo kiedy tych aktywności było coraz więcej, to zauważyłem, że film coraz bardziej zyskiwał na zasięgu. Ostatnio skończyliśmy na Hiroshimie Nagasaki. Kolejnym punktem w naszej górze lodowej powinna być zimna wojna. Ale trochę tu pomieszam, żeby to, co opowiadam, było chociaż mniej więcej po kolei, żeby nie było tak, że mamy lata 2000, a potem nagle XIX wiek. Dlatego zaczniemy od czegoś z drugiej warstwy, ale spokojnie tą pierwszą dzisiaj skończymy, a teraz już po prostu skupmy się na szalonych latach 20. Tłumacząc dosłownie, to ryczące lata 20. Temat lekko liznęliśmy w pierwszym odcinku, mówiłem, że to była po prostu sielanka. Dzisiaj przyjrzymy się temu okresowi dokładniej. Wyobraźcie sobie, że prawie połowa ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego nie przekroczyła jeszcze 25 roku życia. Młodzi ludzie szukali więc przeróżnych rozrywek, jak siedzenie kto może dłużej na masztach flag, konne skoki do wody czy szalone akrobacje w powietrzu. Życie było nieustającą zabawą. Ale od początku. Po pierwszej wojnie światowej Stany Zjednoczone miały mały kryzys. 1,5 miliona żołnierzy wróciło do cywila. Fabryki musiały się przestawić z produkcji broni. Dodatkowo uderzyła pandemia grypy hiszpanki. Ówczesny prezydent Woodrow Wilson nie za bardzo palił się, by te problemy zażegnać, gdyż bardziej myślał o sianiu pokoju na świecie niż o gospodarce na własnym podwórku. Amerykanie postawili zatem na republikanów. W ten sposób stanowisko po Wilsonie w 1921 roku zajął Warren Harding. Ten nie dożył do końca swojej kadencji, więc w 1923 roku zastąpił go Calvin Coolidge, republikanin z krwi i kości, który był przeciwnikiem jakichkolwiek regulacji rynku. Preferował wolny handel i wolną przedsiębiorczość. Wierzył, że Bóg jest kapitalistą. No i czy chcemy się z nim zgodzić, czy nie, to za jego rządów Ameryka rozkwitała. W miastach rozwijał się handel, a imigranci byli tanią siłą roboczą w fabrykach. Dodatkowo budżet państwa napełniała zadłużona Europa. No i samochody Forda dawały zarobić budowniczym dróg, nafciarzom czy choćby właścicielom stacji benzynowych. Wyobraźcie sobie, że w 1928 roku tylko co dziesiąta rodzina w Stanach nie miała samochodu. Było to możliwe ze względu na kredyty, które rozdawano każdemu na prawo i lewo. Lata 20 w USA to nie tylko auta. Dzięki pralkom, lodówkom, odkurzaczom, blenderom czy tosterom gospodynie domowe miały więcej czasu dla siebie. Czasu na choćby słuchanie audycji radiowych czy tańczeniu na świeżym powietrzu. Kobiety w trakcie I wojny światowej mogły pracować w fabrykach, ale po wojnie dostały prawa do głosowania oraz zaczęły obejmować stanowiska za biurkiem. Zatem poglądy na temat co kobiety mogą, a co nie ulegały zmianie. Nowoczesne młode kobiety nazywano flapper. To pojęcie popularyzowała komedia z 1920 roku The Flapper. Ten niemy film opowiadał o dziewczynach mieszkających w surowym nowojorskim internacie. Jednak te, zamiast się dostosować, wolą zabawę i frywolność. Na fali popularności filmów czy książek o takiej tematyce, kobiety w amerykańskich miastach zakładały coraz to krótsze spódnice i obcinały włosy na krótko. Ubierały się w ubrania takich projektantek jak Coco Chanel czy Jean Lova. Noce spędzały w nielegalnych klubach, gdzie piły, tańczyły i paliły papierosy. Mówię o nielegalnych klubach, bo alkohol był wówczas zabroniony. Chociaż spokojnie, nie brakowało go, dobrze o to dbał Al Capone. Tańczyło się wtedy do jazzu, który rozprzestrzenił się w latach 20. po całych Stanach Zjednoczonych za sprawą nagłej dostępności tanich płyt. Powstawały małe wytwórnie, które mogły nagrywać nieznane zespoły z takich miast jak Nowy Orlean przy niewielkich kosztach. Zresztą nawet taniec zdefiniowano na nowo. Zamiast nudnych tańców towarzyskich, młodość wolała szaleć przy gatunku Charleston czy Lindy Hop. Sporo swojego czasu Amerykanie spędzali w kinach. Gwiazdy filmowe zarabiały tysiące dolarów, a dzieciaki na Halloween przebierały się za Charlie'ego Chaplina. W 1926 roku bracia Warner zrealizowali pierwszy film z dedykowaną ścieżką dźwiękową, a rok później już z dialogami. Film miał tytuł The Jazz Singer. Swoją drogą wiedzieliście, że bracia Warner wyemigrowali do Stanów. Z Polski? Sławę i pieniądze można było również zdobyć poza kinem, jak na przykład Charles Lindbergh. Ten wsławił się samotnym przelotem Atlantyku. Wystartował w Nowym Jorku i wylądował w Paryżu. Baby Ruth to z kolei pierwsza supergwiazda baseballa. Zresztą do dzisiaj jest legendą w Stanach i przez wielu jest uznawany za najlepszego bejsbolistę wszechczasów. Ponadto rozwijał się boks czy golf.
Jeśli chodzi o budownictwo, dominował styl Art Deco. Tutaj przykładem może być budowany od 1928 roku Chrysler Building w Nowym Jorku. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała podczas montażu. W latach 20. została napisana książka, która obecnie jest często omawiana w amerykańskich liceach, mianowicie Wielki Gatsby. Opowiada właśnie o szalonych latach 20. w Nowym Jorku. Co ciekawe, za życia autora, czyli Francisa Scotta Fitzgeralda, nie zrobiła furory, jednak później doczekała się kilku ekranizacji. Najbardziej znana to chyba ta ostatnia, w obsadzie z Leonardo DiCaprio i Tobey Maguirem. Na samym końcu dekady, bo 24 października 1929 roku, bańka pękła i rozpoczął się wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych. Ówczesny prezydent, republikanin Herbert Hoover, nie za bardzo sobie z tym radził, przez co później przegrał w wyborach z demokratą Franklinem Delano Rooseveltem. Franklin przekonał do siebie wyborców, mówiąc, że jeśli ten dojdzie do władzy, to wprowadzi w Stanach Zjednoczonych nowy ład. Facet porywał tłumy na wiecach wyborczych, mówiąc, że każdy Amerykanin zasługuje na godne życie. W tamtych latach w USA niewielu mogło sobie na takie pozwolić. Bezrobocie wynosiło 27%. W amerykańskich miastach powiększały się slumsy, a mężczyźni stali w kolejkach po darmowe posiłki. To nie mój żart, ale muszę go powtórzyć. Otóż jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił po objęciu władzy, to zniesienie prohibicji w Stanach. Legalny alkohol można opodatkować, więc już państwo dostaje jakieś tam pieniądze. Ale o co chodzi w żarcie? Otóż wiele osób twierdzi, że w rzeczywistości Roosevelt chciał, żeby Amerykanie po prostu na legalu trzasnęli sobie porządnego drinka po tych parszywych latach. No ale już na poważnie, Roosevelt został prezydentem w marcu 1933 roku i mimo iż obiecał wyborcom, że zażegna kryzys, to nie do końca miał pomysł, jak to zrobić, więc po prostu improwizował. No to pamiętamy, że ludzie w trakcie kryzysu wypłacali cały czas pieniądze z banków, bo bali się, że kiedy dany bank upadnie, ich forsa przepadnie bezpowrotnie. Co zrobił Franklin? Wraz z doradcami, którzy zostali jeszcze z prezydentury Hoovera, postanowił zamknąć na 4 dni wszystkie banki. Okej, drzwi do banku będą zamknięte, to nikt z nich nie wypłaci pieniędzy, ale co na to społeczeństwo? Roosevelt postanowił do tych ludzi przemówić. W swoich audycjach radiowych, które nazywały się Pogawędka przy kominku, tłumaczył Amerykanom, żeby się nie obawiali o swoje pieniądze. My friend, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. W prostych słowach mówił, że kiedy ich pieniądze są w banku, to bank inwestuje je w obligacje, żeby te same na siebie pracowały. Dodatkowo powiedział, że banki od teraz będą nadzorowane skarbem państwa i w razie problemów dostaną federalną pożyczkę. Ta pogawędka dotarła do Amerykanów, przez co w ciągu najbliższych dni od otwarcia ponownie banków ludzie zaczęli wpłacać do nich swoje oszczędności, przez co system bankowy się ustabilizował. Dość powiedzieć, że od początku wielkiego kryzysu do 1933 roku upadało ponad 500 banków rocznie, a po 1933 było to już maksymalnie 10 banków rocznie. Pomysły Roosevelta były promowane na różne sposoby. Już nie chodziło tylko o banki, ale samą wiarę, że razem jakoś sobie z tym wszystkim Amerykanie poradzą. Na przykład w kinach przed filmami pojawiała się reklama, kiedy to Jimmy Durante zachęca przedsiębiorców do zatrudniania pracowników. Powstawały również kreskówki promujące politykę Roosevelta. O tym, żeby być pewniejszym siebie i po prostu zacząć działać. Mimo, że nie od razu Stany Zjednoczone wstały z kolan, to Franklin Delano Roosevelt dał swoim obywatelom dwie rzeczy. Nadzieję i poczucie stabilizacji. Po bankach wziął się za rolnictwo. Nakazano zmniejszyć produkcję rolną w zamian za odszkodowania dla rolników i umorzenie im długów. Później, aby zapewnić pracę młodym, utworzył cywilną służbę ochrony środowiska, gdzie zrekrutowano ćwierć miliona ludzi w wieku od 18 do 25 lat do pracy w lasach. Zalesiono tysiące hektarów gruntów, które nie nadawały się do uprawy roli. Służba ochrony środowiska doprowadziła do powstania 800 parków stanowych. Swoją drogą, coś podobnego ostatnio próbuje robić też Joe Biden, ale nie o tym dzisiaj. Wielu bezrobotnych zostało zatrudnionych przy finansowanych przez rząd projektach robót publicznych, w tym przy budowie mostów, lotnisk, tam urzędów pocztowych, szpitali i setek tysięcy mil dróg. Jednym z takich owoców tego programu jest most Triborough w Nowym Jorku.
Kolejnym dużym projektem była modernizacja najbardziej dotkniętych miejsc podczas kryzysu. Warto wspomnieć, że Roosevelt wydał również kodeks pracy, na który składało się ponad 600 kodeksów poszczególnych branż przemysłowych. Określały one maksymalny czas pracy, minimalne wynagrodzenie, dolną i górną granicę wieku zatrudnienia, ubezpieczenie od wypadków, emerytury i inne świadczenia. New Deal powstrzymał przejściowo negatywne skutki kryzysu gospodarczego, jednak nie zapobiegł pojawieniu się kolejnej recesji w 1937 roku, ale już po niej, zwłaszcza dzięki II wojnie światowej, kraj wszedł na ścieżkę długotrwałego rozwoju gospodarczego. Przeciwnicy New Dealu wskazywali jednak na to, że część inwestycji w ramach tego programu była zainicjowana jeszcze za rządów Hoovera. Polityka prezydenta Roosevelta spotkała się również z ostrą krytyką ze strony republikanów. Podnoszono przede wszystkim kwestię olbrzymich kosztów, jakie pochłonęła jej realizacja. Jeden z najbliższych współpracowników Roosevelta powiedział po latach, że praktycznie rzecz biorąc, cały Nowy Ład ściągnął z programów Hoovera. Tak czy siak, do dzisiaj to Roosevelt jest jednym z najwybitniejszych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. Zarówno za czasy właśnie wprowadzenia New Dealu, ale również za świetne przywództwo w trakcie II wojny światowej. No i w ten oto sposób płynnie sobie przejdziemy do okresu zimnej wojny. Kiedy się to wszystko zaczęło, trudno jednoznacznie określić, bo choć wszyscy kojarzymy to z okresem po II wojnie światowej, to niektórzy historycy uważają, że takie napięcie między Imperium Rosyjskim a Zachodem, w tym USA, istniało już od połowy XIX wieku. Tak daleko się nie będziemy cofać, jednak trzeba pamiętać, że kiedy po rewolucji październikowej w Rosji Lenin wprowadził tam komunizm, to później próbował go propagować na całym świecie. Efektem była na przykład międzynarodówka komunistyczna, na której spotykały się partie komunistyczne z różnych zakątków świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Jak już mówimy o Leninie, to czy wiedzieliście, że w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj można spotkać jego wielki pomnik? Konkretnie w Seattle, w dzielnicy Fremont. Pomnik został przywieziony w latach 80. z Czechosłowacji. Stoi na prywatnej posesji, więc władze nie za bardzo mogą z tym cokolwiek zrobić. Nieraz był zamazywany, a w Halloween mieszkańcy zakładają mu na głowę dynię. Mimo niezadowolenia wielu, pomnik stoi dalej. Ale wracajmy do historii. Później w ZSRR władzę objął Stalin. Ten chciał, aby Związek Radziecki był socjalistyczną wyspą pośród mocarstw kapitalistycznych. Dalej nadszedł czas II wojny światowej i choć Amerykanie od lat byli raczej niechętnie nastawieni do Związku Radzieckiego, bo choćby do 1933 roku nie uznawali ich państwowości, to kiedy Niemcy zaczęli operację Barbarossa, a Japończycy zaatakowali Hawaje, to ci nawiązali sojusz. Pod koniec wojny, konkretnie w lutym 1945 roku, tych trzech graczy spotkało się na Krymie, by uzgadniać, jak ma wyglądać powojenna Europa. Stany reprezentował jeszcze Franklin Delano Roosevelt. Prezydentem USA był już 13 rok. Roosevelt zmarł 2 miesiące później, a jego obowiązki przejął Harry Truman. No i to on udał się do Poczdamu na kolejne obrady Wielkiej Trójki. Przewagą Trumana w negocjacjach były bomby atomowe w kieszeni, ale musiał się liczyć z tym, że to jednak ZSRR wygoniło Niemców ze wschodu i że ci dalej są w posiadaniu 20 tysięcy czołgów i 5 milionów żołnierzy. Ostatecznie, kiedy dostał cynka od Oppenheimera, że bomba działa jak należy, postanowił się tym pochwalić przed Stalinem. Ten udał, że nie wie o co chodzi, ale w rzeczywistości był informowany o wszystkim przez swoich szpiegów USA. Polecił nawet Trumanowi, by ci użyli bomby przeciw Japonii. Europa rozrysowana na mapie. W krajach bloku wschodniego narzucono komunizm ponad 100 milionom mieszkańców. Oczywiście stronie amerykańsko-brytyjskiej nie za bardzo się to podobało, gdyż ci woleli, aby w tych krajach panowała demokracja. Na tamten moment musieli jednak wstrzymać jakiekolwiek protesty. W 1946 roku Winston Churchill na kampusie Westminster College Fulton, stan Missouri, po raz pierwszy wspomniał o żelaznej kurtynie. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Koniec gryzienia się w język i możliwe, że to właśnie tamten moment rozpoczął zimną wojnę. W tym samym roku ZSRR chciało przejąć kontrolę nad tureckimi cieśninami. Zostali jednak przegonieni, gdyż Truman wysłał tam swoją flotę. W 1947 wprowadzona została doktryna Trumana, czyli taki program polityki zagranicznej mający zapobiegać rozprzestrzenianiu się komunizmu na całym świecie. Europa w ruinie potrzebowała pomocy do jej odbudowania, bo przecież Amerykanie potrzebują Europy, żeby ta była ich klientem. W 1948 roku wszedł w życie plan Marshalla, czyli surowce mineralne, żywność i kredyty dla Europy.
Amerykanie swoje dolary oferowali również ZSRR oraz takim krajom jak Polska czy Czechosłowacja. I choć wstępnie byliśmy już z nimi umówieni, to ostatecznie Stalin wszystko poblokował. Zielone banknoty na zachód Europy płynęły strumieniami. Na dzisiejsze pieniądze mogło to być nawet 130 miliardów dolarów. Problematyczny okazał się jednak Berlin, który był podzielony na wschodni i zachodni. W tym drugim żyło się jednak trochę lepiej, dzięki pomocy z zewnątrz. Fajną ciekawostką są na przykład paczki Kerr. Można było w nich znaleźć przeróżne rzeczy, na przykład kukurydzę. Wyobraźcie sobie, że Niemcy nie wiedzieli, co to jest i początkowo myśleli, że to jedzenie dla kur. W takich paczkach były też na przykład gumy do rzucia czy amerykańskie słodycze. Stacjonujące wojska uczyły młodych Niemców grać w baseball, a dzieciaki w szkołach mieli sponsorowane przez USA darmowe obiady. Stalin żadnej paczki z amerykańskimi gumami do rzucia nie dostał, co najwidoczniej go porządnie wkurzyło, bo postanowił w 1948 roku zablokować Berlin od jakiegokolwiek lądowego zaopatrzenia. Amerykanie wraz z Wielką Brytanią i Francją dostarczali więc co trzeba przez niemal rok tylko drogą powietrzną. Stalin musiał się wycofać. Potem powstaje NATO, dokładnie w 1949 roku. Powodem jest zabezpieczenie się przed ZSRR i ich państwami satelickimi, zwłaszcza po tym, jak Związek Radziecki przeprowadził testy swojej bomby atomowej. Kolejną złą informacją dla USA było zakolegowanie się komunistycznych Chin ze Związkiem Radzieckim, co było widoczne w ich wsparciu dla Korei Północnej. Wojny koreańskiej, która trwała od 1950 do 1953 roku, Stany Zjednoczone wsparły demokratyczny rząd tej południowej przeciwko komunistycznej północnej. Wojna rozpoczęła się, gdy Korea Północna niespodziewanie najechała na południową przy wsparciu Chin i Związku Radzieckiego. Po zaangażowaniu się zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, reżimy komunistyczne miały trudności z zajęciem całej Korei. W rezultacie wojna zakończyła się w 1953 roku i doprowadziła do podziału Korei na dwa państwa, Koreę Północną i Koreę Południową. W międzyczasie Amerykanie pokazali światu swoją unowocześnioną broń atomową, gdyż na atolu Eniwetok przeprowadzili eksplozję termojądrową. W 1953 roku prezydentem USA zostaje Dwight Eisenhower, a w tym samym roku umiera Stalin. W jego miejsce wskakuje Nikita Chruszczow, który wprowadza w życie destalinizację, między innymi pozbywając się pomników poprzednika. Początkowo Chruszczow nawet podobał się Amerykanom. Amerykanie szpiegowali ZSRR, a ZSRR szpiegowało Amerykanów. KGB. Nagle ZSRR zrobiło coś, co doprowadziło do opadnięcia szczęk wszystkim ludziom na tym świecie. Może ta metalowa kulka wydaje się niepozorna, ale to ona rozpoczęła wyścig kosmiczny i choć jest to bardzo ważny fragment zimnej wojny, to jest to też oddzielny podpunkt w tym icebergu i ja wolę go omówić oddzielnie za chwilkę. Wyniesienie Sputnika na orbitę sprawiło, że ludzie coraz częściej się zastanawiali, co jest lepsze, kapitalizm czy komunizm. Teraz my pokazujemy Zachodowi i Amerykanom, co to postęp techniczny. W internecie nadal można znaleźć reakcję Amerykanów na ówczesny sukces Sputnika. Well, I just think they beat us to the punch. We've been talking about it and working on it, but nothing's happened. Well, if the military service fell down on a job like that, I could stand a court martial. Somebody's fallen down on a job. Były przeróżne próby pokazywania sobie wzajemnie, że dany system jest lepszy od tego drugiego. W 1959 roku w Moskwie odbyła się amerykańska wystawa narodowa, gdzie Amerykanie mogli pokazywać swoje nowoczesne sprzęty. Najciekawsza jednak była debata kuchenna między ówczesnym wiceprezydentem USA, Richardem Nixonem, a Nikitą Chruszczowem. Dyskutowali na temat zalet swoich systemów. Ich rozmowa dotyczyła najpierw pralek, a później potencjalnej wojny nuklearnej. Obie strony przeciągały linę i chwaliły się, jakim to arsenałem atomowym dysponują. Zresztą, co mi tam, podzielę się z wami dokładniejszym zapisem rozmów. No to jak tam, panie towarzyszu Chruszczow, eleganckie te nasze praleczki i lodówki, co? Wiesz co, amerykański dupku, wszystkie te rzeczy mamy już w swoich nowoczesnych mieszkaniach. Myślicie, że wy, kowboje, mi tu przyjedziecie się chwalić, a my, towarzysze, będziemy się rozpływać nad waszymi gadżetami? Nie no, nikt się nie chwali, chcemy tylko pokazać, że my do niczego nie zmuszamy, bo wolimy, żeby ludzie sami decydowali, co chcą mieć w domu, zamiast narzucać im to przez urzędników państwowych, jak to robicie wy. Chodź, pokażę wam jeszcze nasze telewizory. Wiesz co, Nixon, Ameryka istnieje od 150 lat i to jest to, co osiągnęła. My mamy 40 lat, a za 7 lat będziemy mieli ten sam poziom co wy. Potem was wyprzedzimy i pomachamy wam papa. W 1960 roku prezydentem USA zostaje John Kennedy, a rok później powstaje mur berliński. W
W 1962 roku niedaleko Florydy zaczęło pojawiać się sporo radzieckich statków. Mowa o Kubie. Otóż ZSRR stwierdziło, że Amerykanie trochę przesadzili z rakietami w Turcji, gdyż to trochę za blisko ich terytorium. Dlatego postanowili, że ustawią swoje rakiety w komunistycznej Kubie. Kennedy nakazał blokadę morską, żeby żadne rakiety nie przepłynęły. Marynarka wojenna USA ogłosiła, że będzie zatrzymywać wszelkie statki płynące na Kubę. I jak będą miały z tym problem, to będą zatapiane. W odpowiedzi ZSRR zaczęło przygotowywać swoje wojsko do wojny. Podobnie robili Amerykanie. Zaczęli już opracowywać plan ataku na Kubę, a III wojna światowa była blisko jak nigdy dotąd. Amerykanie byli w gotowości do rozpoczęcia operacji nuklearnej. Sowieci zestrzelili samolot szpiegowski U-2 nad Kubą, a ludzie w sowieckiej łodzi podwodnej wyposażonej w broń atomową, myśleli, że wojna się już zaczęła. Dwie z trzech decyzyjnych osób w Łodzi byli zgodni, żeby wystrzelić rakiety. Jednak ten trzeci, mianowicie Wasilij Archipow, powiedział nie. Amerykanie byli już gotowi do wjazdu na Kubę, aż tu nagle dogadano się. Amerykanie zdemontują rakiety w Turcji, jeśli Związek Radziecki nie będzie szukał szczęścia na Kubie. W 1966 roku amerykański samolot z 4 bombami atomowymi zderzył się z drugim amerykańskim samolotem podczas manewru tankowania w powietrzu. Na hiszpańskie wybrzeże spadły bomby wywołujące skażenie radioaktywne. Jednej z bomb szukali 2,5 miesiąca. Nie był to ich pierwszy raz, bo wcześniej zgubili bombę atomową już 13 razy. Po zabójstwie Kennedy'ego władzę w USA objął Lyndon B. Johnson. Ten w 1965 roku wysłał amerykańskich żołnierzy do Wietnamu. Chciał bronić południowy Wietnam przed komunistyczną ekspansją. Oprócz wojny w Wietnamie, Amerykanie ze Związkiem Radzieckim prowadzili różne wojny zastępcze. I tutaj mamy na przykład Izrael kontra państwa arabskie, angolska wojna domowa, Somalia i Etiopia. Obywatele USA mieli dość wojny w Wietnamie. Sławny stał się tekst Make Love, Not War. W 1969 roku do władzy doszedł Richard Nixon i od tamtej pory powoli zaczęto wycofywać wojska z Wietnamu. W tym samym roku pierwszy człowiek stanął na Księżycu. Ten człowiek był Amerykaninem, ale o tym też za chwilkę. Zimna wojna dawała w kość zarówno USA, jak i ZSRR. Postanowiono więc nieco poluzować. Nixon jako pierwszy prezydent USA udał się do Moskwy w 1972 roku. Rok później Breżniew zawitał do Waszyngtonu. Trzeba było jeszcze jakoś ocieplić stosunki z Chinami, ale tym zajął się już Forrest Gump. Dobra, żartowałem, ale ping-pong rzeczywiście odegrał dużą rolę. Podczas Mistrzostw Świata w tenisa stołowego w 1971 roku w Nagoi w Japonii, amerykański gracz Glenn Cowan spóźnił się na autobus i przypadkowo wsiadł do autokaru reprezentacji Chin. Chińscy gracze nie byli zbyt otwarci na amerykańskiego hipisa, ale Zhuang Zedong, trzykrotny mistrz świata, postanowił zrobić wyjątek. Podszedł do Cowana, uścisnął mu dłoń, rozmawiał z nim przez tłumacza i nawet podarował mu jedwabną chustę z górskimi malunkami. W zamian Cowan wręczył mu koszulkę w amerykańskich barwach z symbolem pokoju i napisem Let it be. W późniejszym wywiadzie Zhuang wspomniał, jak jego koledzy z drużyny namawiali go, aby nie nawiązywał kontaktu z Cowanem. Podróż autobusem trwała 15 minut, a ja wahałem się przez 10. Wychowałem się pod hasłem precz z imperializmem amerykańskim. W głowie miałem tylko jedno pytanie. Czy to jest w porządku mieć cokolwiek wspólnego z naszym największym wrogiem? Taka ciekawa historia nie umknęła dziennikarzom. Jeden z nich zapytał Cowana, czy ten chciałby kiedyś pojechać do Chin. Cowan odpowiedział, że oczywiście. Wywiad przedrukowano również w chińskich gazetach, dzięki czemu historia dotarła do Mao Zedonga. Chiński przywódca postanowił, że to idealny pomysł na poprawienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i zaprosił Yankeesów do Chin. No i 10 kwietnia 1971 roku 9 amerykańskich zawodników zawitało do Chin. Pograli w pingla i pozwiedzali mur chiński. Connie Swiris powiedziała, że Chińczycy dawali im niezłe fory podczas gry, żeby jakoś to wyglądało, bo gdyby grali na serio, to byliby upokorzeni. Ping-pong sprawił, że do Chin zawitał również później Richard Nixon. Ten zjadł chińszczyznę, a potem pokazał swój talent komediowy. W 1976 roku prezydentem USA został Jimmy Carter. Swoją drogą Carter chciał wprowadzić w Stanach system metryczny, to znaczy kilometry zamiast mil i tak dalej. Spoiler, nie udało mu się. Za to udało mu się podpisać z Chruszczowem pakt o ograniczeniu wojska. Jednak ostatecznie był za miękki do gry ze Związkiem Radzieckim. Dodatkowo nie radził sobie z kryzysem w Stanach, więc kolejne wybory wygrał Ronald Reagan. Z momentem wejścia Reagana do Białego Domu po raz pierwszy rozpoczyna się jego era. Reagan był świetnym mówcą. Pewnie pomogła mu w tym wcześniejsza kariera jako aktor w Hollywood.
Mówił prosto, konkretnie, ale też z ogromną pewnością siebie. Wierzył, że jest w stanie coś zmienić w tym kraju. W jednym ze swoich pierwszych przemówień powiedział, że rząd nie jest rozwiązaniem problemów gospodarczych, bo rząd jest problemem. Reagan opracował szereg reform zwanych Reaganomiką, które obniżały podatki. Tłumaczył to, że jeśli rząd będzie się rozrastał wolniej, to gospodarka zacznie się rozrastać szybciej. Starał się również walczyć z inflacją. Niestety jego reformy sprawiały, że bogaci stawali się coraz bogatsi, a sytuacja tych biednych obywateli raczej się nie zmieniała. Mimo cięć wydatków socjalnych zwiększył wydatki na siły obronne. Nazwał Związek Radziecki złym imperium. Wprowadził również projekt obronny zwany Star Wars. W 1985 roku do władzy w ZSRR doszedł Gorbaczow, który chciał poprawić relacje z USA. No i rzeczywiście to zrobił. Reagan zaczął przychylniej patrzeć na Związek Radziecki. Zresztą nawet odwiedził ZSRR. Wkrótce mur berliński upadł, a ZSRR się rozpadło. 1991 rok uznaje się za koniec zimnej wojny. Amerykańska popkultura względem zimnej wojny to temat na oddzielny duży odcinek, na którego realizację może przyjdzie kiedyś czas, ale mi się bardzo podoba na przykład Batman z tamtego okresu. Siedzimy cały czas w temacie zimnej wojny, ale teraz skupimy się już na wyścigu kosmicznym. No więc wiemy, że Stany i ZSRR w czasie zimnej wojny straszyły się wzajemnie bombami atomowymi. Te bomby jednak trzeba było jakoś przemieszczać, a zrzucanie ich tak, jak zrobili to Amerykanie na Hiroshima i Nagasaki, mogłoby się już nie udać. Dlatego bardzo ważnym było rozwijanie technologii rakietowej, tak aby ładunek był dostarczony szybko i precyzyjnie. Obu mocarstwom, oprócz prężenia militarnych i technologicznych muskułów, zależało na czymś jeszcze. Na przekonaniu całego świata, że to idee, które budują ich państwa, są jedynymi słusznymi ideami. Dlatego czemu by tych wojskowych technologii dobrze społeczeństwom nie sprzedać? 4 października 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. Ta 80-kilogramowa piłka pozostała na orbicie okołoziemskiej przez ponad 2 miesiące. Czy wobec tego komunizm jest lepszym systemem? W jednej z nowojorskich gazet można było przeczytać, że podczas kiedy ZSRR podbija kosmos, Amerykanie zajmują się robieniem nowszych samochodów i gadżetów. Eisenhower się wkurzył i kazał przyspieszyć start amerykańskiej misji z wystrzeleniem satelity. Jednak to nie był najlepszy pomysł, gdyż ta eksplodowała w kilka sekund od startu. Rosjanie nazwali tę satelitę Flopnik. Sukces Sputnika zainspirował również Homera Hickama, który choć praktycznie skazany na pracę w kopalni w Wirginii Zachodniej, postanowił zacząć budować własne rakiety. O jego historii powstał naprawdę ładny film, czyli Dosięgnąć kosmosu. Polecam z całego serduszka. Dopiero 4 miesiące po Sputniku Amerykanie wystrzelili już prawidłowego swojego satelitę, czyli Explorera 1. No i jak sama nazwa wskazuje, był on po prostu opóźniony. Ten sukces ZSRR sprawił również, że wkrótce powstało NASA, ale również rozpoczęto wiele reform programów nauczania. W Stanach powstały nowe szkoły oraz specjalna oferta stypendiów i pożyczek dla studentów. Sputnik pomógł w ustaleniu gęstości wyższych warstw atmosfery, a Explorer odkrył pasy radiacyjne otaczające Ziemię. 18 grudnia 1958 roku po raz pierwszy ludzki głos wybrzmiał z kosmosu. Był to głos Dwighta Eisenhowera, który składał życzenia świąteczno-noworoczne dla całego świata przez sztuczną satelitę. Jeszcze przed nagraniem życzeń z kosmosu ZSRR wysłał w kosmos psa o imieniu Łajka. Od samego początku było wiadomo, że psi astronauta tego nie przeżyje. Ale czy wiedzieliście, że to wcale nie Łajka był pierwszym ssakiem w kosmosie? W 1949 roku Amerykanie wysłali w kosmos Alberta II. Był to samiec makaka. Niestety również tego nie przeżył przez awarię spadochronu w drodze powrotnej. A pierwsze zwierzę w kosmosie? To jeszcze wcześniej i też Amerykanie. W 1946 roku przy pomocy niemieckich rakiet V2 wysłali tam muszki owocówki. W 1960 roku ZSRR wysłało kolejne psy w kosmos. Tym razem czworonogi bezpiecznie wróciły na Ziemię. Amerykanie odpowiedzieli w 1961 i wysłali w kosmos szympansa o imieniu Hama. 12 kwietnia 1961 roku 27-letni Jurij Gagarin dokonał okrążenia Ziemi w czasie godziny i 48 minut, tym samym stając się pierwszym człowiekiem w kosmosie. 23 dni później w kosmosie pojawił się Amerykanin Alan Shepard, jednak znowu Amerykanie byli tylko drudzy. Ta kolejna porażka podczas wyścigu kosmicznego bardzo dotknęła prezydenta Johna Kennedy'ego. Facet nakazał zrobić research, co można jeszcze zrobić w kosmosie, ale tak, żeby wyprzedzić ZSRR.
No i NASA podrzuciła dwie opcje. Albo utworzenie stacji kosmicznej na orbicie Ziemi, albo załogowe lądowanie na Księżycu. To, co wybrał, ogłosił w swoim epickim przemówieniu 12 września 1962 roku. We choose to go to the moon. Niestety nie dożył tego momentu, gdyż został zamordowany 22 listopada 1963 roku. Jednak Amerykanom udało się wylądować jako pierwszym na Księżycu 20 lipca 1969, kiedy to misja Apollo 11 okazała się sukcesem. W międzyczasie my odznaczamy kolejny punkt w Górze Lodowej. Start nastąpił 3 dni wcześniej na Florydzie. Kiedy już wylądowali, swoją stopę na Księżycu postawił Neil Armstrong, później dołączył do niego Buzz Aldrin. Ten pierwszy wypowiedział słynne zdanie. To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Panowie trochę poskakali, zebrali dane i wbili w naturalnego satelitę amerykańską flagę. Ale czy wiedzieliście, że również polska flaga była na Księżycu? Dokładnie tak. Amerykanie wzięli ze sobą flagi wszystkich państw świata. Obecnie można ją zobaczyć w planetarium w Olsztynie wraz z kilkoma okruszkami Księżyca. Astronauci pogadali też przez telefon z Richardem Nixonem, który w swoim stylu zażartował, że ma nadzieję, że go nie obciążą kosztami połączenia zamiejscowej. Kiedy wrócili, urządzono oczywiście paradę. Później celebrowano to również podróżą dookoła świata, tak żeby zaznaczyć, że to sukces całego świata, nas wszystkich. W 1972 roku nastąpił symboliczny uścisk dłoni między stronami wyścigu. Projekt Apollo-Sojuz. Teraz o wydarzeniach, które działy się w trakcie zimnej wojny, ale to już kompletnie inny tak naprawdę temat. Jednak nie dało się tego bardziej płynnie umieścić, więc zaczynamy oficjalnie Ruch Praw Obywatelskich. Jak pamiętamy z pierwszego odcinka, po wygraniu przez Unię wojny secesyjnej w Stanach zniesiono niewolnictwo, a później nadano czarnoskórym mężczyznom prawa wyborcze. Jednak nadal, zwłaszcza w Stanach, które tworzyły w trakcie wojny konfederację, utrzymywała się bardzo mocno dyskryminacja rasowa. Wszystko ułatwiały prawa Jima Crowa, czyli szereg regulacji, których główna zasada brzmiała równi, ale oddzielni. Jednak nie do końca tak było, bo o ile rzeczywiście było wszystko rozdzielane, to z równością nie miało to nic wspólnego. Przykładowo szkoły dla białych były znacznie lepiej wyposażone niż te dla czarnych. Dorośli czarnoskórzy też mieli podgórkę, bo ciężko było im znaleźć stabilną pracę. Sama nazwa tych praw wzięła się od piosenki Thomasa Rice'a o tytule Jump Jim Crow. No i tutaj też wam podrzucam fajny film, a nawet dwa, pokazujący ówczesne realia w Stanach. Jeden to Green Book, a drugi Zabić Drozda. Czarni nie mogli jeść w wielu restauracjach. Musieli korzystać z innych pralni, chodzić do zoo w inne dni, czy też na basen. Nawet w autobusach były pewne zasady. Otóż z przodu kilka rzędów należało dla białych, a z tyłu mogli siedzieć czarni. Dodatkowo była pewna niepisana zasada, że jeśli biali zajmują wszystkie swoje wyznaczone miejsca, to mogą zająć któreś miejsce z tyłu. A jeśli tam też jest full, no to czarny musi zejść białemu. No i tutaj pojawia się 15-letnia Claudette Colvin, która jadąc autobusem do szkoły nie chciała ustąpić miejsca białej kobiecie. Claudette można uznać za pionierkę ruchu na rzecz równości praw obywatelskich. Oczywiście, żeby była jasność, ona nie była pierwsza, bo o swoje prawa czarni walczyli oficjalnie już od 1909 roku, kiedy to powstało Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej. Jednak to lata 50. były rzeczywiście przełomowe. Mówi się, że czarni walczyli już od zniesienia niewolnictwa, ale od lat 50. zaczęli wreszcie w tych walkach wygrywać. 1 grudnia 1955 roku Rosa Parks wracała z pracy autobusem w Montgomery w Alabamie i siedziała na wyznaczonym dla niej miejscu. Nagle weszło 4 białych, a autobus był pełny, więc kierowca kazał czarnym zejść ze swoich miejsc. 3 to zrobiło, ale Rosa powiedziała, że ona nie wstaje. Kierowca wezwał policję i Park została aresztowana. Podczas rozprawy sądowej w tej sprawie Park została uznana za winną naruszenia przepisów dotyczących segregacji rasowej, przez co musiała zapłacić grzywnę. Park odmówiła płacenia i odwołała się od wyroku do sądu obwodowego. Razem z mężem stracili przez to pracę. Te wydarzenia doprowadziły do fali protestów i bojkotu autobusów w Montgomery. Na czele stanął młody pastor baptystów z Alabamy, Martin Luther King. Bojkot trwał łącznie 381 dni i zakończył się, kiedy Sąd Najwyższy USA uznał przepisy regulujące segregację w autobusach za niekonstytucyjne. Ich akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem w całych Stanach. Pokojowe protesty czarnoskórych przeciwko segregacji rasowej były coraz częstsze. Teraz przenosimy się z Alabamy do Arkansas, konkretnie miasta Little Rock, gdzie 9 najlepszych czarnoskórych uczniów zostaje przeniesiona do szkoły, która do tej pory była w 100% biała.
Wywołało to protesty białych. Gubernator Arkansas ugiął się i kazał Gwardii Narodowej zablokować uczniom możliwość wejścia do szkoły. Było to oczywiście wbrew prawu federalnemu, które kilka lat wcześniej zakazało segregacji w szkołach. Interweniował sam prezydent Eisenhower. Po spotkaniu prezydenta z tamtejszym gubernatorem, dzieci udaje się przemycić do szkoły bocznym wejściem. Biali pod szkołą się wściekli. Czarne dzieci ewakuowano ze szkoły. Eisenhower znowu się wkurzył i wysłał do Arkansas wojsko. Gubernator nazwał to, iż są okupowani. Dzieciaki codziennie były eskortowane do szkoły, a każdy z dziewiątki miał własnego żołnierza za ochroniarza. Żołnierze odprowadzali uczniów od klasy do klasy. Do końca roku szkolnego wojsko opiekowało się uczniami w Little Rock, ale w wakacje gubernator stwierdził, że zamknie szkoły, żeby zablokować desegregację. Cały rok szkolny były zamknięte szkoły. Wielu białych poszło do szkół prywatnych, ale publiczne zostawały zamknięte. Rozpoczęły się pierwsze zajęcia zdalne. Dokładnie tak, w telewizji można było oglądać lekcje szkolne. Afroamerykanie mieli przeróżne sposoby na walczenie o swoje prawa, więc trudno je wymienić wszystkie. Warto na pewno wspomnieć o akcji siedzenia w restauracjach, w których nie mogli zamawiać jedzenia. Po prostu przychodzili i zajmowali stoliki przez cały dzień. Potem wychodzili, kiedy restaurację zamykano i następnego dnia z rana znowu przychodzili, żeby okupować stoliki. Mimo że czarni mieli prawa do głosowania, to często byli niezarejestrowani. Wyobraźcie sobie, że w 1959 roku w hrabstwie Fayette na niemal 17 tysięcy czarnych tylko 17 głosowało w ciągu kilku lat. Warto również wspomnieć o czarnych panterach, ale więcej czasu poświęcimy im po prostu głębiej. Ta nieustępliwa walka doprowadziła do marszu na Waszyngton w 1963 roku. Uzbierało się 250 tysięcy osób, z czego 20% to byli biali. W jaki sposób uzbierano ćwierć miliona demonstrantów? Za sprawą olbrzymiej mobilizacji. Plakaty, audycje radiowe, ulotki, przypinki. Główne hasło to maszeruje w imię pracy i wolności. Zaangażował się cały kraj. W Nowym Jorku wolontariusze przygotowali 80 tysięcy kanapek z serem na marsz. Zresztą jak widać na tych nagraniach, kanapki robili zarówno biali, jak i czarni. Ludzie przybywali do Waszyngtonu z Chicago, Los Angeles czy San Francisco. Organizatorom bardzo zależało, żeby marsz miał pokojowy ton. Tłum spacerował i śpiewał o wolności, by zatrzymać się pod pomnikiem Abrahama Lincolna. Wysłuchali śpiewu Marian Anderson, a później wyszedł Martin Luther King, który powiedział, że ma marzenie. Marzenie, by kiedyś jego dzieci nie były oceniane ze względu na ich kolor skóry, a ze względu na to, jakimi są ludźmi. Po jego wystąpieniu przypomniano jeszcze raz o 10 postulatach marszu. Prasa oraz telewizja opisywały marsz bardzo pozytywnie, zaznaczając, że wszystko odbyło się w pokojowej atmosferze, co spotkało się z przychylnością wielu Amerykanów. Wkrótce ówczesny prezydent Lyndon B. Johnson podpisał ustawę o prawach obywatelskich, która zakazała dyskryminacji ze względu na rasę, religię czy płeć. Oczywiście był to duży krok ku lepszemu, jednak w przyszłości czarni dalej musieli walczyć o swoje prawa, takie jak rejestrację do głosowania w wyborach, czy też sprawiedliwość w mieszkalnictwie. Wiem, że trochę skaczemy między warstwami, ale teraz oficjalnie zamkniemy sobie już tą pierwszą. YouTube dość restrykcyjnie podchodzi do słowa, więc będę starał się tych słów po prostu nie używać. No to zaczynamy od 11 września 2001 roku. Doszło wtedy do kilku ataków na terytorium Stanów Zjednoczonych. 19 zamachowców przejęło kontrolę nad 4 samolotami pasażerskimi i skierowało je przeciwko kilku budowlom. 2 samoloty rozbiły się o słynne wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Oba wieżowce zawaliły się. 3 samolot wleciał w Pentagon, czyli amerykański Departament Obrony w stanie Virginia. 4 samolot nie doleciał do celu, gdyż rozbił się na polach w Pensylwanii, około 15 minut od stolicy USA. Przypuszcza się, że ten miał uderzyć albo w Biały Dom, albo w Kapitol. Nie udało im się dzięki pasażerom, którzy dowiedziawszy się o losach pozostałych samolotów, zaatakowali porywaczy. W zamachach śmierć poniosły 2973 osoby. W miejsce słynnych wież później powstała już jedna wieża. Ku czci pamięci ofiar zbudowano natomiast taką monumentalną fontannę. Nie ma tutaj z czego żartować, ale przy okazji wspomnę, że jedną z najpopularniejszych teorii spiskowych dotyczących tego wydarzenia jest to, że Simpsonowie wszystko przewidzieli. O zamachy rząd amerykański oskarżył Al-Kaidę, organizację kierowaną przez Osamę Bin Ladena, który zdaniem USA miał mieć swoją siedzibę w Afganistanie. Ówczesny prezydent USA George Bush postawił talibom ultimatum, w którym zażądał wydania Bin Ladena i zamknięcia wszystkich obozów terrorystycznych na terenie Afganistanu.
ultimatum odrzucono, więc 7 października 2001 roku Amerykanie zaczęli bombardować cele w Afganistanie. Amerykanie oskarżyli również Irak o posiadanie broni masowego rażenia i wspieranie terroryzmu. 29 stycznia 2002 roku George Bush wygłosił, iż Irak należy do osi zła. 20 marca 2003 roku rozpoczęto inwazję na Irak. Amerykanie opuścili Irak dopiero w 2010 roku. Zginęło tam w sumie ponad 4000 żołnierzy USA. W 2011 roku rozpoczęła się wojna domowa w Syrii. 3 lata później Amerykanie wraz z sojusznikami rozpoczęli kampanię lotniczą przeciwko Państwu Islamskiemu na terytorium Syrii. Ponadto Amerykanie walczyli z terroryzmem na terenach Pakistanu, Filipin, Somalii czy Afryki Zachodniej. Już jesteśmy niemal w teraźniejszości, prawda? No to zapinajcie pasy, bo rozpoczynamy rozdział pod tytułem Historia imigracji do Stanów Zjednoczonych. Ten temat przejawiał się wielokrotnie do tej pory i zapewniam Was, że będzie się przewijał przez następne odcinki naszego icebergowego serialu jeszcze wiele razy. Dlaczego? Bo przecież Stany Zjednoczone to kraj stworzony przez imigrantów. Żeby nie było, nie ja to wymyśliłem, bo już w 1958 roku sam John F. Kennedy pisał tak o Stanach w swojej książce. Załączona tam była również taka piękna mapa obrazkowa z wypisanymi nacjami, które dominowały w poszczególnych stanach. Polaków można znaleźć tutaj w Illinois, Nowym Jorku i Pensylwanii. Kiedy zapytacie dobrego geografa społeczno-ekonomicznego, dlaczego ludzie imigrowali do Stanów, to ten ci odpowie, że z dwóch przyczyn. Coś ich wypychało z ojczyzny i lub coś ich przyciągało do Ameryki. Wypychały ich prześladowania na tle religijnym, wojny czy po prostu bieda, a przyciągała ich praca czy ziemię. Do Nowego Świata przypływali Hiszpanie, Francuzi, Holendrzy czy Brytyjczycy. Jednak to wyspiarze ostatecznie zdominowali tereny obecnych Stanów Zjednoczonych. Ponad 90% wczesnych kolonistów zostawało rolnikami. Ziemi było mnóstwo, więc potrzebowali dużych rodzin, żeby miał kto pracować w polu. Dodatkowo przestrzenie tutaj między farmami były duże, przez co choroby nie rozprzestrzeniały się tak jak w zatłoczonej Europie. Dzięki temu populacja, zwłaszcza w północnych koloniach, zaczęła szybko rosnąć. Kiedy w XVIII wieku już coraz trudniej było znaleźć swoje miejsce wzdłuż wybrzeża, około 350 tysięcy Szkotów i Irlandczyków osiedliło się na terenach zachodniej Pensylwanii oraz wzdłuż Apalachów na południu. Tereny Georgii zapełniło z kolei 60 tysięcy więźniów z Wielkiej Brytanii. W południowych koloniach można było się dobrze dorobić na tytoniu. Zachęcało to kolejnych Brytyjczyków do imigracji, którzy budowali sobie domy i czerpali korzyści z darmowej siły roboczej. Darmowa siła to oczywiście niewolnicy. Ci nie imigrowali z własnej woli, nie pchali się do Ameryki. Byli bezlitośnie łapani na swoich własnych ziemiach w Afryce i brani do niewoli. Transportowani w okropnych warunkach, na statkach i sprzedawani do ciężkiej pracy za nic. Na tej mapie możecie zobaczyć, skąd niewolników pozyskiwano do poszczególnych miejsc na świecie. Pod koniec XVIII wieku tak wyglądał rozkład ludności w Stanach. Sami widzicie, jak mało zostało już wtedy rdzennych Amerykanów na tamtych ziemiach. Od powstania nowego państwa przez około 40 lat przybywało niewielu imigrantów. Sprawa rozwinęła się jednak na północy w latach 30. XIX wieku. Dziesiątki tysięcy imigrantów przybywało do Stanów. Dalej głównie z Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale także z Niemiec. Jedni brali tanie ziemie pod uprawę w centralnej części kontynentu, drudzy zostawali na wschodzie, w takich miastach jak Nowy Jork czy Boston. Na zachodzie pojawiali się natomiast Chińczycy. Do 1880 roku przybyło ich ponad 300 tysięcy. Głównie szukali złota w Kalifornii, ale też pomagali w budowie pierwszej kolei transkontynentalnej. W połowie XIX wieku robiło się już w Stanach trochę tłoczno. Liczba ludności przekroczyła 20 milionów. Już wtedy zaczęły pojawiać się nastroje antyimigranckie i to głównie względem Irlandczyków, którzy uciekali przed głodem spowodowanym zarazą ziemniaka. Irlandię opuściły 2 miliony ludzi. Po 1880 roku coraz łatwiej było dostać się do Stanów za sprawą większych, szybszych, ale i tańszych statków. Już niemal każdy mógł sobie pozwolić na uzbieraniu paru drobniaków na emigrację. Ich pierwszą stacją była zazwyczaj Ellis Island, gdzie byli przesłuchiwani przez urzędników i badani przez lekarzy. O tej wyspie powiem kiedyś znacznie więcej. Tak czy siak przybywali młodzi Włosi, Polacy, Grecy, Szwedzi, Norwegowie, Węgrzy itd. Zazwyczaj ciężko zasuwali w fabrykach, które rosły jak grzyby po deszczu w cały czas unowocześniającej się Ameryce. Fale imigracyjne nie za bardzo podobały się tym rdzennym pokoleniom sięgającym koloniom. W 1875 roku ustalono uchwałę zakazującą przyjmowania azjatyckich imigrantów.
Kilka lat wcześniej w Los Angeles doszło do masakry, gdzie około 500 białych i latynoskich Amerykanów zaatakowało Chińczyków w Chinatown. Zabili 19 Chińczyków, z czego 15 powiesili. W 1921 roku ustanowiono roczne limity imigrantów. Liczba imigrantów z 800 tysięcy rocznie spadła do 300 tysięcy rok później. Wyjątek zrobiono w sprawie Żydów uciekających z pogrążonych Holokaustem Niemiec. Lata 40. i 50. to duże napływy imigrantów z Meksyku, którzy dostawali pracę w rolnictwie na południowym zachodzie Ameryki w ramach programu Bracero. Jednak razem z nimi przybywali również emigranci bez papierów. Przybywało ich na tyle dużo, że ówczesny prezydent Dwight Eisenhower zorganizował operację Wetback. Wojsko przeszukiwało południowo-zachodnie Stany i łapali każdego, kto wygląda na Meksykanina. Jak nie miałeś papierów, to byłeś aresztowany i deportowany. Wywozili ich ciężarówkami w taki sposób. W 1965 roku weszła w życie ustawa Hard Seller. Promowała łączenie rodzin, przyjmowanie wykwalifikowanych pracowników oraz udzielaniu azylu uchodźcom. Wszystkie kraje otrzymały ten sam limit roczny na poziomie 20 tysięcy, a łączna liczba imigrantów nie mogła przekraczać 290 tysięcy na rok. Kiedy Lyndon B. Johnson podpisywał tę ustawę u stóp Statuły Wolności, powiedział: Nasza piękna Ameryka została zbudowana przez naród przybyszów. Ludzi, którzy z ponad 100 różnych miejsc rozlali się na tej pustej ziemi, łącząc i mieszając w jeden potężny i nieodparty przypływ. Ziemia ta rozkwitła, ponieważ była karmiona z tak wielu źródeł, ponieważ była karmiona przez tak wiele kultur, tradycji i ludów. Teraz pod pomnikiem, który powitał tak wielu u naszych brzegów, naród amerykański powraca dzisiaj do najlepszych ze swoich tradycji. Współczesne prawa migracyjne nadal opierają się na ustawie z 1965 roku i dotyczą w równej mierze wszystkich imigrantów. Jednak nadal jest ogromny problem z nielegalną imigracją z południa. Zostańcie jeszcze na chwilkę, chociaż jeżeli dotarliście do tego momentu, no to musicie zostać. Tak jak ostatnio, bardzo Was proszę o łapki i komentarze, żebym wiedział, że dalej dociera do Was ten film, że zrobiłem to dobrze. Natomiast druga sprawa, taka, gdzie tu mam pytanie do Was, czy mam układać tak te pojedyncze elementy, żeby chronologicznie się to wszystko ze sobą zgadzało, czy wszystko Wam jedno i może być tak, że będzie jeden punkt dotyczący, załóżmy, już XXI wieku, a potem nagle cofamy się do początków kolonizacji i na przykład jakiejś konkretnej batalii między dwoma kolonistami. Po prostu pytanie do Was. Trzecia sprawa to nigdy nie wiem, czy ten filmik, czy następny, czy jakikolwiek będzie właściwie monetyzowany przez YouTube'a, dlatego że ostatnio przez pierwsze kilka dni nie był monetyzowany, potem dopiero kiedy go sprawdzili, to włączyli monetyzację, więc uruchomiłem też tą opcję wsparcie. Będzie to tak działało, że na pewno w momencie, kiedy na przykład YouTube będzie sprawdzał ten materiał, to na przykład Wy już będziecie mogli go obejrzeć. A druga sprawa to, że mogę Was na przykład po prostu załączyć w podzięce, będziecie wspomniani na każdym filmie. Ale to mówię, to tak ruszam, nigdy tego nie robiłem, nie wiem jak to działa. No i to było chyba wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się podobało. Było trochę trudniej, ostatnio wszystko po kolei szło, dzisiaj trochę skakaliśmy, ale no mam nadzieję, że Wam się podobało, no i trzymajcie się, no i cześć.